Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kropisz, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Xceed wersja Business Line z pakietem bezpieczeństwa w kolorze Dark Pentametal albo Pentametal, bo to w sumie ten sam lakier, dwie nazwy. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Co jeszcze warto wspomnieć, jest to samochód dostępny od ręki, dlatego podam numer kontaktowy dla osób zainteresowanych 58 552 3636. Obejrzyjmy go. Kia Xceed 1.5 turbo, benzyna 160 koni z manualną skrzynią biegów, 6 przełożeń, 253 Nm momentu obrotowego. Wersja wyposażenia Business Line z pakietem bezpieczeństwa w kolorze Pentametal. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 135 tysięcy złotych brutto. Takie chyba optimum, jeśli chodzi o wyposażenie. Dużo. Mamy tutaj cyfrowe zegary, mamy LED-owe reflektory, mamy pakiet zimowy, felgi 18, czujniki parkowania przód-tył, czujnik martwego pola, system monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, oczywiście hamowanie autonomiczne, dwupoziomowego asystenta pasa ruchu. Więc naprawdę dużo, ładnie Xceedowi poliftowi w tym kolorze, prawie jak czarny, a zdecydowanie praktyczniejszy. No i co fajne, samochód dostępny od ręki. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, tutaj jest radar do hamowania autonomicznego, kluczyk zbliżeniowy. Duża nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, ciemne szyby z tyłu, chromy, relingi, czyli też jeżeli ktoś gdzieś dalej będzie jeździł, wakacyjne wypady, boks dachowy, żaden problem. Podświetlane klamki, tutaj czujnik martwego pola, kontrolka czujnika martwego pola właściwie. I tak wygląda wykończenie. Fajnie, bo wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka, składanie lusterek. Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana, tutaj jest sterowanie zestawem głośno mówiącym, drugi poziom asystenta pasa ruchu. Tempomat jest w manualu tradycyjny, jeśli byłby to automat, dopłata za automat 9000 zł, wtedy tempomat byłby aktywny z funkcją jazdy w korku. Tutaj mamy czujnik martwego pola, pierwszy poziom asystenta pasa ruchu, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu, dwustrefowa klimatyzacja i wspomniany pakiet zimowy. Indukcyjna ładowarka, schowek, dwa uchwyty na kubek z roletą, to fajne. Elektryczny ręczny, autohold, podłokietnik przesuwany ze schowkiem. Tapicerka, skórzano-materiałowa, po środku materiał, po bokach skóra ekologiczna, ale przyjemne w dotyku, ładnie wygląda. A co najważniejsze, fotel podgrzewany z manualną regulacją i z regulacją podparcia odcinka lędziowego. Duży zakres jednego i drugiego. Myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Chromowane nakładki na progi, ciemne szyby z tyłu, chromy. Sporo miejsca z tyłu, fajnie, bo siedzi się trochę wyżej niż w normalnym samochodzie. Dwa isofiksy po bokach za zaślepką. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, z tunelem, czyli ten środek tutaj można złożyć, przewieźć coś dłuższego. Proszę bardzo. Nawiew dla pasażerów, z tyłu USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Kieszenie w oparciach. Bagażnik. Tutaj kamera. Elektryczna klapa bagażnika wchodzi w wersji Business Line Plus albo w GT Line. To jest może coś, czego mi brakuje w Business Line. Tutaj jest koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga, czyli można tą półkę albo opuścić, mieć głębszy bagażnik, albo mieć u góry i wtedy mamy kawałek schowka, nikt nam tutaj nie zagląda. I mamy płaską podłogę po złożeniu siedzeń. Mogę Wam to w sumie pokazać. Proszę bardzo. Jeśli chcemy coś większego przewieźć, nie ma z tym żadnego problemu. Tą półkę oczywiście
ten sposób demontujemy. Jeszcze raz, kanapa, szybki rzut z góry na deskę, z tyłu na deskę. I fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, podgrzewany. Więc tutaj akurat pasażer został zaopiekowany. Miękka deska, tutaj przeszycie, schowek. Tu fajnie widać, jak nawigacja jest, że tak powiem, skierowana do kierowcy. Nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników subwoofer wzmacniacz. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli dziecko jeździłoby tyłem do kierunku jazdy. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 135 tysięcy zł brutto i jest to już rocznik 2023. Do tego wszystkiego w kredycie 60 na 40, 0%. Albo w promocyjnym leasingu, w promocyjnym wynajmie. Co kto chce, finansowanie dopasujemy. Zasiądźmy za kierownicą, odpalmy. System start-stop, oczywiście trzeba wcisnąć sprzęgło i hamulec. Musimy się tutaj minąć. Zrobimy ręczny. Tak zrobimy. Cyfrowe zegary. Grafikę zegarów oczywiście można zmienić. Klikamy tutaj setup. Potwierdź. Później sobie aktywujemy Kia Connect przed wydaniem. Setup, pojazd, zestaw wskaźników, motyw zestawu wskaźników, klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczny. Który byś zostawił? Trochę ustawień systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwo z przodu pojazdu, aktywny asystent, bezpieczeństwo na pasie ruchu, asystent, bezpieczeństwo dotyczące martwych punktów, aktywny asystent. Układ bezpieczeństwa przy parkowaniu, to jest ten tylny, boczny układ bezpieczeństwa, czyli monitorowanie ruchu poprzecznego podczas pojazdów podczas cofania. Nagrywałem filmik, zapraszam do poszukania, jeśli nie możecie znaleźć, to dajcie znać, wrzucę Wam go w komentarzu. Chyba był tytuł, czy warto dopłacić do pakietu bezpieczeństwa w Kia Exceed wersji ML albo Business Line. Moim zdaniem warto, bo te systemy naprawdę działają. Dwustrefowa klima, pakiet zimowy, indukcyjna ładowarka. Wszystko pod ręką. Lusterko fotochromatyczne. Ustawiamy, wiadomo, normalnie. Schowek na okulary. To też zaleta. Dobrze, zaparkujmy. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Wam dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Udostępnienia też będą mile widziane. No i jeśli chcielibyście coś zobaczyć, macie pytania, pomysły na filmy, piszcie. Na pytania postaram się odpowiedzieć. A prośbę o filmy postaram się spełnić. Tutaj informacje z czujników. Zobaczcie, jaka to jest rozdzielczość tego wyświetlacza, tej kamery. Tutaj naprawdę można manewrować z taką kamerą. Tak go zostawimy. I co? Teraz Wam pokażę. Ocenicie, jak mi poszło. Zaczepiłem kablem, proszę bardzo. Ładnie tutaj wygląda.
pomiędzy dwiema kijami Sportage. MK ze Smartem w kolorze Yuka Steel Grey, MK ze Smartem w kolorze srebrnym, jeden i drugi dostępny od ręki, prezentowałem na kanale. Możemy jeszcze zobaczyć, ile tutaj miejsca zostało. Proszę. Dziękuję, dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.